Dlaczego wędrówka Izraelitów przez pustynię trwała aż 40 lat? Jak wyglądała ich droga? Ile faktycznie powinna trwać taka podróż? Zapraszam do obejrzenia kolejnego starcia Biblii z nauką. Po 10 plagach zesłanych przez Boga na Egipt, faraon pozwolił Izraelitom opuścić jego kraj. Mojżesz miał być tą osobą, która wyprowadzi lud izraelski z niewoli egipskiej i zaprowadzi go do ziemi obiecanej. Zgodnie z zapisami Biblii, w wędrówkę do ziemi mlekiem i miodem płynącej wyruszyło około 600 tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. Potwierdzeniem tej liczby są zapisy Księgi Liczb, zgodnie z którą całkowita liczba Izraelitów zdolnych do walki, spisanych według swych rodów od lat 20 wzwyż, wynosi w całości 603 550. Spisu tego dokonał Mojżesz na rozkaz Boga pierwszego dnia drugiego miesiąca w drugim roku po wyjściu z Egiptu. Liczba Izraelitów nieco wzrosła w porównaniu z liczbą wyjściową, co wydaje się logiczne. Można więc przypuszczać, iż z Egiptu wyszło drugie tyle kobiet, a oprócz tego dzieci. Faktyczna liczba Izraelitów, którzy wyszli z Egiptu, nie jest dokładnie znana, lecz można przypuszczać, iż było to nawet 2 miliony osób. Tak duża liczba osób z pewnością wpływała na to, iż wędrówka do ziemi obiecanej ulegała wydłużeniu. W Biblii bardzo dokładnie zaprezentowana została również droga Izraelitów z Egiptu do ziemi obiecanej. Zgodnie z zapisami Pisma Świętego, Izraelici wyruszyli z Ramzes i rozbili obóz w Sukkot. Z Sukkot ruszyli dalej i rozbili obóz w Etam. Następnie skierowali się do Pi-Hahirot. Następnie przeszli przez środek morza i rozbili obóz w Mara, skąd poszli do Elim. Następnie udali się nad Morze Czerwone, skąd wyruszyli i rozbili obóz na pustyni Sin. Później wyruszyli do Dofka, stamtąd do Alusz, zaś następnie do Refidim. Z Refidim udali się na pustynię Synaj, a później do Kibrot Hattawa. Kolejne miejsca postojów na ich trasie to Haserot, Ritma, Rimon Peres, Libna, Rissa, Kehelata, Szafer, Harada, Makelot, Tahat, Terach, Mitka, Hashmona, Moserot, Benejakkan, Horhagidgad, Jotbata, Abrona, Eison Geber, Kadesz. Następnie udali się na górę Hor, gdzie zmarł Aaron. Stamtąd udali się Izraelici do Salmona, następnie do Punon, zaś stamtąd wyruszyli do Obot. Kolejnym miejscem ich postoju był Ije Habarim, zaś następnie Almon Diblataim. Następnie rozbili obóz na górach Abarim, skąd udali się na równiny Moabu nad Jordanem, między Bet Hayeshimot i Abel Shittim. Pismo Święte niezwykle szczegółowo prezentuje wędrówkę Izraelitów do ziemi obiecanej. Dlaczego jednak Izraelici szli tam okrężną drogą? Odpowiedź na to pytanie również możemy znaleźć w Biblii. Izraelici prowadzeni byli do ziemi obiecanej przez Boga. Bardzo często buntowali się przeciwko Panu i nie przestrzegali Jego przykazań. Tuż przed wejściem do Kanaanu Bóg rozkazał Mojżeszowi, by ten wysłał zwiadowców. Powrócili oni dopiero po 40 dniach i rozpowiadali wieści o potędze ludów, które mieli oni podbić. Izraelici przestraszyli się słów zwiadowców. Poznaliście kraj w przeciągu 40 dni. Każdy dzień teraz zamieni się w rok i przez 40 lat pokutować będziecie za winy. I poznacie, co to znaczy, gdy ja się oddalę. Ja, Jahwe, powiedziałem. Zaprawdę w ten sposób postąpię z tą złą zgrają, która się zebrała przeciw mnie. Na tej pustyni zniszczę ją i tutaj pomrą. Bóg ukarał Izraelitów brakiem ich wiary w ten sposób, iż całe pokolenie Izraela, które wyszło z Egiptu, miało wymrzeć na pustyni, zaś ich dzieci miały wejść do ziemi obiecanej. Ponadto Bóg prowadził Izraelitów okrężną drogą, gdyż bał się, iż jeśli zobaczą oni Filistynów i przyjdzie im stoczyć z nimi wojnę, to wówczas zrezygnują i będą chcieli wrócić do Egiptu. Jak w rzeczywistości przebiegała droga Izraelitów przez pustynię i ile czasu zajęłaby taka wędrówka? Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż z logicznego punktu widzenia najkrótszą drogą pomiędzy dwoma punktami jest linia prosta. Izraelici zaś wiedzeni przez Boga szli do ziemi obiecanej okrężną drogą. Linii prostej co prawda nie można w tym przypadku wyznaczyć, gdyż przebiegałaby ona przez Morze Śródziemne. Optymalna, najkrótsza droga wiodłaby brzegiem morza i miałaby ona długość 347 km. Generalnie przyjmuje się, iż przeciętna prędkość chodu człowieka wynosi 6 km na godzinę. Jest to prędkość odpowiadająca dość szybkiemu marszowi.
wobec czego podróż ta trwałaby w przybliżeniu 58 godzin. Przyjmijmy więc, iż każdego dnia Izraelici szli przez 8 do 10 godzin. Cała podróż trwałaby więc około tygodnia. Można również wyznaczyć nieco dłuższą drogę, która nie wiodłaby przez trudne, pustynne tereny. Wówczas odległość pomiędzy Ramzes a Jerozolimą wynosi 706 km. Cała podróż trwałaby więc około 118 godzin. Zaś przyjmując znów, iż dziennie Izraelici szliby przez około 8 do 10 godzin, to wówczas cała podróż trwałaby około 3 tygodnie. Z pewnością bowiem zmęczenie dawałoby im się we znaki i z każdym kolejnym dniem pokonywaliby oni coraz krótszą drogę. Widać więc wyraźnie, iż różnica pomiędzy czasem wędrówki Izraelitów do ziemi obiecanej, opisanej w Biblii, a faktycznym czasem, jaki podróż ta by zajęła, jest ogromna. Jednak należy pamiętać, iż zgodnie z zapisami Biblii, podróż trwała tak długo, gdyż Izraelici buntowali się przeciw Bogu i z tego też powodu wędrówka zajęła im 40 lat. Faktyczne ustalenie trasy wędrówki Izraelitów do ziemi obiecanej jest trudne z uwagi na ogólne wskazania w Biblii, brak możliwości porównania ze źródłami pozabiblijnymi oraz przekształcenia terenu. Mojżesz, jak już wspomniano, nie wyruszył najkrótszą drogą na wschód, lecz w Pitom skręcił na południe i przeszedł pomiędzy pustynią egipską i strażnicą Migdol a Morzem Czerwonym. Ciężko ustalić również, w którym miejscu Izraelici przeszli przez Morze Czerwone, zwane Morzem Trzcin. Trzciny rosną bowiem nad słodkimi wodami i nad Morzem Czerwonym praktycznie ich nie ma. Rosną one tylko na bagnistym przesmyku między Morzem Śródziemnym a Zatoką Suezką oraz występują nad znajdującymi się tam jeziorami Menzaleh i Sirbonis. Naukowcy tacy jak Otto Eisfeld czy Henry Cazeles opowiadają się właśnie za umieszczeniem przejścia Izraelitów właśnie w tym miejscu. Zwłaszcza, iż w tej okolicy zlokalizowano biblijne Migdol, obecnie Tel El Her lub Tel Semut i Baal Sefon na wzgórzu Kasios, dzisiejsze Mahamadije. Inna grupa uczonych miejsce przejścia Izraelitów przez Morze Czerwone umiejscawia na południe od ziemi Goshen, bądź w północnej części Zatoki Sueskiej. Z kolei Sebastian Bourdon twierdzi, iż Izraelici przeszli przez Jezioro Gorzkie, które wówczas połączone było z Morzem Czerwonym. Na podstawie tych wątpliwości miejsce wyjścia Izraelitów z Egiptu Ramzes utożsamia się z Peluzium, Tanis, Posopet lub Quantir. Z kolei Sukot umiejscowiany jest w okolicy Teku, w pobliżu Pitom. Zaś Etam utożsamiany jest Serapeum, jest to wzniesienie pomiędzy Jeziorem Gorzkim a Jeziorem Timsach. Pi Hahirot natomiast to zdaniem uczonych nizina pomiędzy wzgórzem Dżebel Genefech a północnym Jeziorem Gorzkim. Migdol w tym kontekście utożsamiony jest z Abu Hassan, piaszczystym wzgórzem na południe od Dżebel Genefech. Również lokalizacja góry Synaj jest obecnie problematyczna. W Biblii nazywana jest ona Horeb i wydarzenia na niej opisane miały miejsce po zatrzymaniu się w Kadesz. Naukowcy szukają więc góry Synaj w tych okolicach. Z kolei inni są zdania, iż zgodnie ze zjawiskami przyrodniczymi opisanymi w Biblii, które nosiły znamiona zjawisk wulkanicznych, góra ta znajduje się w Arabii, gdyż na Półwyspie Synaj nie ma wulkanów. O lokalizacji góry na Półwyspie Synaj świadczą postoje opisane w Księdze Wyjścia. Pustynia Sur, inaczej Etam, która leży naprzeciw Egiptu, Mara, utożsamiane z Ain Hawarach lub Ayum Musa, Elim, oaza w Wadi Garandel nad Morzem Czerwonym, prawdopodobnie współczesne Ras Abu Zelimach, pustynia Sin, zlokalizowana między Elim a Synajem, Alusz koło Wadi Berach i Wadi El Es Refidim, umieszczane w oazie Fejran. Zgodnie więc z tymi zależnościami, Synaj utożsamiany jest obecnie z górą Dżebel Musa lub Ras Es Saf-Saf. Ciężko więc współcześnie dokładnie ustalić, jak wyglądała trasa podróży Izraelitów z Egiptu do ziemi obiecanej. Z uwagi na te wątpliwości, współcześnie trasa tej wędrówki nie jest dokładnie znana. Wiadomo jednak, iż jej czas trwania mógłby być zdecydowanie krótszy niż ten opisany w Piśmie Świętym. Czy 40-letnia tułaczka dwumilionowego tłumu opisana w Biblii faktycznie miała miejsce? Czy tak wielkie logiczne przedsięwzięcie mogło mieć miejsce bez udziału Boga? Czy fakt, iż droga, jaką przebyli Izraelici, może zostać pokonana w niecały miesiąc, zaś im zajęło to 40 lat,
stanowi dowód na to, iż bezgranicznie ufali oni woli i zamierzeniom Boga, czy też może wydarzenie takie nie miało miejsca, a cała opowieść została wymyślona w jakimś innym celu. Dajcie znać w komentarzach poniżej, jakie jest wasze zdanie na ten temat.